Padający śnieg, oblodzone drogi i sporo kolizji, a także wypadków. Trudne warunki drogowe we wtorek rano w województwie śląskim. Do najgroźniejszego zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 94 w kierunku Krakowa. Dzisiaj około godziny 7:30 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło na DK94. Z nieustalonych dotąd przyczyn kierujący pojazdem Renault wjechał na przeciwległy pas jezdni i uderzył w pojazd ciężarowy. Na miejscu trwały czynności procesowe z udziałem policjantów. Postępowanie, które będzie prowadzone w tej sprawie, wyjaśni wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Około 40-letni mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Do kolizji doszło również na ulicy Mikołowskiej w Katowicach. Tam kierowca samochodu osobowego uderzył w Mercedesa, a w wyniku uderzenia Mercedes zderzył się jeszcze z osobową Toyotą i autobusem. Sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia. Od rana w całym województwie policja odnotowała ponad 60 kolizji i wypadków. Niestety wróciła zima, część kierowców pośpiesznie zmieniła już też opony na letnie, dlatego apelujemy przede wszystkim o dostosowanie prędkości do tych warunków panujących na drodze, zachowanie tego bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu, no i stałą koncentrację. Z trudnymi warunkami na drogach kierowcy mogą się spotkać jeszcze jutro. Od czwartku powinno przyjść chwilowe ocieplenie.